Słuchajcie, jestem w trakcie serwisu. Tu właśnie idzie wąż. Jeszcze się nalewa woda. Co widać, brakuje. A moje Riona Nike się niczym nie przejmują. Postanowił złożyć ikrę. Oczywiście na tej tutaj osagi talii, na tych wąziutkich listkach. No i postanowiłem zrobić im niespodziankę. I na szybko dałem moją starą podkładkę, którą kiedyś ściągnąłem, dlatego że cały czas odpadała, bo przystawka była po prostu kiepska. No, przywiązałem ją po prostu na wężyku od napowietrzania do pęcety i włożyłem. No i długo nie trzeba było czekać. Leon Nike oczywiście się to spodobało. I jak widać, zaraz jak tylko sobie ją ładnie wyczyszczą, przystąpią do składania ikry. Może się uda coś odłożyć. Woda mętna, bo cały czas się jeszcze nalewa. Cały czas. No i tu było dopiero co karmienie Vitalisem. O, jeszcze tutaj trochę jest. Trochę męci wodę. Zresztą takie listy leją. Patrzcie na to. Widzicie? Krewetka. O. Żyje. Znakiem tego, że jakieś gdzieś tam się chowają. Bo tam z tyłu druga jest. Okej, dobra, to mam już namierzoną miejscówkę, w której chowają się krewetki. No tak, na ten obiekt jest tak zarośnięty, że tu się nigdy nic nie dostanie. To ona tam śmiało może sobie chodzić. No, zobaczymy, czy coś będzie z tej ikry. Czy uda mi się w ogóle złożyć, bo to jest dla mnie najciekawsze. A widzicie, tam już są zbrojniki. One teraz je dopiero co przepłoszyłem, bo tu wcinały sobie żarełko, które leżało na dnie. No, jak widzicie, dorwał kawałek pokarmu razem z helenkami, wcina. No, ale mam nadzieję, że im się uda. A, panie zaklinaczu skalarów. To pana ryba. Potomek predatora. Powiem szczerze, że dziadyga jest niesamowity, waleczny. I to jest jedna z moich już teraz najgorszych ryb. Bo najgorsza jest ta. Drogi potomek predatora. Bojowe są jak mało które. Pół roku temu jeszcze same były ikrą. A teraz nawet Rionanae nie dają im rady. Odganiają wszystko. No i to są główne dwa powody, które zjadają ikrę w moim akwarium. Dobra, jak się uda im coś złożyć, to jeszcze coś nagram. No dosłownie 5 minut temu włożona podkładka. No i już ją sobie czyszczą. No dobrze, po skosie jest położona, mam nadzieję, że coś z tego będzie. A woda, widzicie, cały czas się wlewa. Nawet podmiana wody i związane z tym zamieszanie nic im nie przeszkadza. No, to jest też potomek predatora, samiczka. No, chociaż raz daliby im tę mikrę złożyć, to może bym odłożył. Ale nie. Muszą się tłuc. Wybaczcie mi jeszcze słabą jakość wody w tym momencie, bo tak jak mówiłem, jesteśmy w trakcie podmianki. Jest to tuż po serwisie, także woda jest mocno zmącona. No niestety ja już tak mam, że ja robię swoją robotę, ryby swoją i ja muszę przerwać swoje zajęcia, żeby po prostu nagrać dla Was jakiś ciekawy materiał. Nie ma szans złożyć ikry na środku akwarium. To jednak jest wyczyn. O, teraz się będą tłukły dwa predatory. Powiem Wam, parę razy udało się tym skalarom złożyć ikrę.
i ten predator im przeszkadzał. A wiecie, co wtedy robił? Walczył o życie. Z jedynym godnym dla siebie przeciwnikiem w tym akwarium. Czyli ze mną. I coś mi się zdaje, że zaraz znowu będzie musiał walczyć o życie. Jeżeli ten skalarz sobie z nim nie poradzi, a już dwa razy zjadł im coś tam te ikry, no to na zwyczajnym świecie znowu wkroczę do akcji. Po prostu złapię go w siatkę i przesiedzi tam z godzinę. Jak się tam pobija, straci większość łusek, to potem przez dwa dni siedzi spokojnie. Naprawdę ta ryba się pożegna ze mną, bo ja nie lubię agresywnych ryb, a on jest niesamowicie agresywny wobec wszystkich ryb. Właśnie te skalary teraz już same składają tą ikę. Dobra, pełni predator. Nadejszła twoja chwila. Trzeba cię wyłowić. Metoda, o której mówię i którą zaraz zobaczycie, oczywiście nie jest jakąś normalną metodą, nie jest metodą zdrową dla tej ryby, nie jest dobrą metodą, ale chyba jest jedyną metodą, jaką można zastosować w przypadku właśnie takiej agresywnej sztuki, no bo nie da się zrobić nic innego. Ja nie jestem w stanie ani tej ryby, nie wiem, przepłoszyć albo cokolwiek zrobić. Ja ją po prostu odławiam. Ona trafia na 2 minuty do tej siatki i naprawdę po 2 minutach takiego szoku wpuszczona z powrotem do zbiornika. O, jak widzicie, właśnie wleciał z powrotem. Jest już cichutki, spokojny, popłynie gdzieś tam sobie pod korzonek. Zobaczcie, on już nie atakuje w ogóle tych rybek i mogą one dalej w spokoju tą ikrę sobie składać. I ten najbardziej agresywny po prostu osobnik, który naprawdę najbardziej mi wkurza to, że on jeszcze parę miesięcy temu sam był ikrą, a dzisiaj już po prostu no, poprzegania dorosłe Leonanae, które mają już 2 lata i są zdrowymi, dorosłymi, potężnymi rybami, bo to powiem wam, że ta akurat para Leonanae to jest największa para ryb, jakie ja w życiu widziałem, nie licząc chyba 2 osobników, które widziałem u Darka, tych Manukapuru samców. To akurat te Leonanae to są chyba największe skalary, jakie ja widziałem. No a widziałem ich sporo. Miałem też sporo przez wiele, wiele lat. No ale abstrahując od tego, no wkurza mnie to po prostu, że ten no, gnojek mały no jest taki bojowy i taki agresywny, że przegania mi te Leonanae, które no nie wiem czemu, no nie mogą tej ikry złożyć, a na tej ikrze mi trochę zależy, bo chciałbym je w końcu rozmnożyć. No ale powiem wam tak, po tej akcji, po kolejnej z tych akcji, bo to przecież nie pierwszy film, który wam pokazuje, że ryby nie są w stanie ikry złożyć, stwierdziłem, że pozbędę się części tych skalarów i no już dzisiaj powiem szczerze, 6 ryb nie ma już w tym akwarium, w tym tego najbardziej agresywnego, którego właśnie widzimy. O, teraz się tłuką 2 predatory ze sobą. Jednego sobie zostawiam, bo chcę naprawdę zobaczyć, jaki duży on jest w stanie mi tu urosnąć. Ten, który teraz jest właśnie tutaj na dole ekranu z tą taką czarną kropką, jest dosyć spokojną rybą. On jest taki mało agresywny, a natomiast ten bardziej niebieski, ten tutaj teraz po lewej stronie, no to jest po prostu no, czysty agresor. To jest po prostu no, samiec alfa, który będzie kiedyś rozstawiał niejedno akwarium. Ale ja takiej ryby nie chcę. Dlatego on już dzisiaj nie pływa w moim akwarium. O, zobaczcie, co się dzieje z ikrą. No, każdy praktycznie taki pasek ikry złożony jest natychmiast zjedzony. No, nie są w stanie te ryby tego upilnować w ogóle. Po prostu jest ich za dużo. Ja zakładając akwarium przewidziałem, no, założyłem sobie tak 12 do 14 sztuk skalarów. Dzisiaj mam 20. 20 to jest stanowczo za dużo. To jest fajne, to jest ładne, to jest widowiskowe, no ale no, trochę mnie to denerwuje, że te ryby naprawdę nie mogą sobie nawet złożyć spokoju tej ikry. Ja rozumiem, że one nie są w stanie jej upilnować tam, nie wiem, przez noc i na pewno nie są w stanie doprowadzić do wylęgu, no ale chociaż mogłyby sobie ją złożyć. Generalnie, tak jak już powiedziałem, 6 sztuk już nie ma w tym akwarium.
I mam takie plany, żeby pozbyć się w zasadzie chyba wszystkich kolorowych odmian i zrobić z tego akwarium takie akwarium z kolorami, powiedzmy to naturalnymi, czyli właśnie Rio Nanae, Manukapuru i być może jakieś jeszcze inne dzikie formy, które bym tutaj chciał wpuścić, bo te kolorowe są fajne, one mi się podobają, ale jakoś mnie tak coś cały czas gryzie, no właśnie to, że nie są to jakieś takie naturalne formy, które są spotykane w naturze i ja bym no po prostu stwierdziłem, że trochę sobie wymienię tą obsadę i sukcesywnie będę coś tam sobie dokupywał i coś tam sobie wymieniał. No, oczywiście wszystko to wam nagram. A co się dzieje z ikrą, to cały czas obserwujecie. Nie są w stanie złożyć nic. No one jeszcze teraz najlepsze, że dwie pary jononajów, jedna się z drugą cały czas teraz, zobaczcie, o samce fajnie się stroszą i walczą. Powiem wam, że te jononaje składają już ikrę na czym popadnie. I na tej Sagittarii, i tutaj po lewej stronie jest taka maleńka Ludwigia czerwona i na tych liściach. Kiedyś nawet widziałem, że próbowały chyba na Anubiasie złożyć, nie? No ta żabieniczka, tu ją widzicie też na lewo od tej podkładki, rośnie ładnie, ale jeszcze jest no, trochę za malutka. W każdym razie po blisko godzinie walki ze wszystkim rybami, jakie są w tym akwarium, no praktycznie rzecz biorąc, no skalary złożyły, co miały złożyć i było już po zawodach. No i to było na tyle. Jak widzicie, nie ma szans w ogóle na to, żeby utrzymać ikrę. Zresztą już samiec się sam nauczył, że trzeba ją od razu zjadać, bo jak on jej nie zje, to zjedzą inni. O, jest wszystko na bieżąco zjedzone. Teraz im ryby trochę dały spokój, bo ja podszedłem do akwarium, no to myślę, że będą jadły. Potomek predatora, jak widzicie, się uspokoił. Także ta metoda jest jak najbardziej skuteczna. Dziada w siatkę na 2 minuty i potem już dzień spokoju. Ale to musiałbym tak chyba ze wszystkimi zrobić. W każdym razie znowu nie udało się odłożyć ikry tej właśnie pary Jonanaj, bo to jest moja najładniejsza para. Właśnie samiec jest tutaj największym samcem w tym akwarium. No i samiczka też jest piękna i okazała. No, będę próbował dalej. No najtrudniejsze to jest po prostu, żeby one tą ikrę w ogóle złożyły. Ja myślę, że już potem odchowanie tej ikry to już będzie no, dużo lepsze, dużo łatwiejsze i prostsze niż po prostu ją zdobyć. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.